Rozdział drugi. Truskawki. Pojechaliśmy z Miguelem do Madrytu. Spotkanie z wydawcą miało się odbyć dopiero za dwa dni. Przesuwał je z jakiegoś powodu, którego nie podawał. Za każdym razem dzwonił i wymyślał coś innego. Czekanie ciągnęło się w nieskończoność. Mieliśmy przed sobą kilka godzin jazdy. Rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło. O Meksyku i o niewyjaśnionych przypadkach śmierci. Miałem wrażenie, że rozumie, dlaczego nie wyjawiłam mu tego wszystkiego wcześniej – Pomyślałam o Bazylii i o tym, kto zajmuje się teraz pracownikami zbieraniem pomarańczowych kulek. Nie macie w heres od kilku dni, Miguel. Kto zajmuje się pilnowaniem pracowników, tylko Bazylia? zapytałam. Olek i menadżerowie, którzy mu podlegają, dlaczego pytasz? Jeśli daję sobie radę, to znaczy, że możesz być trochę dłużej w Madrycie. Znajdźmy Lunę, bo zwariuje. Nie zwariujesz. Będziemy tu tyle czasu, ile będziemy musieli. Znajdziemy ją. Znajdę również tego, kto próbuje cię skrzywdzić, obiecuję. Obietnica stanowi zapowiedź czegoś dobrego. Miguel, zatrzymajmy się gdzieś. Jestem strasznie zmęczona. Muszę odpocząć, Ty z pewnością też. Zupełnie nieświadomie dotknęłam wisiorek na szyi. Zapomniałam o nim, choć ważył niemało. Poczułam, że zamykają mi się oczy. Nie zasypiaj, kochani, widzę kierunkowska. Sto już tylko tysiąc metrów. Skręciliśmy w kierunku drogi, która zbaczała z szosy. Jechaliśmy przez las. Nad ziemią zaczęła unosić się mleczna mgła. Ktoś szedł w naszym kierunku. Z pewnością to była kobieta ubrana w skórzaną brązową kurtkę do pasa. Niebieskie dżinsy przylegały do tłowia. Była szczupła i zgrabna, zapewne młoda. Na nogach miała jasne, chyba zamszowe kozaki. Jej twarz zasłaniały nienaturalnie długie włosy, jakby ich po prostu nie ścinała. Spuściło nisko głowę, kiedy przyjeżdżaliśmy obok niej. W ręku trzymała coś, co błyszczało. Przyspieszyła, jakby chciała najszybciej jak można nas ominąć. Obejrzałam się za nią, ale mgła stała się coraz gęstsza. Widziałam ją tylko przez chwilę, po czym zniknęła. Zatrzymaliśmy się. Przejechaliśmy już ponad tysiąc metrów, ale hotelu nie było. Mgła osadzała się już wszędzie. Rozejrzę się, coś musiałem przeoczyć. Miguel uchylił drzwi i wystawił głowę. Jest! To chyba tam! Widzę światełko. Zamknął je z powrotem. Ale się porobiło. Taka mgła w kilka minut? Coś nieprawdopodobnego. Nie wiedziałam jeszcze czegoś takiego? Nawet nie zauważyliśmy, że w jakimś momencie przestało grać radio i nie działała nawigacja. Ja nie widziałam niczego oprócz postaci w głowie kobiety, która nas minęła. Nie pamiętam nazwy tego miejsca, ale hotel faktycznie stał. Weszliśmy do środka. W recepcji nikogo nie było. Dzwonek na placie zadzwonił. Wyszedł do nas mężczyzna z blizną na twarzy. Rana była świeża, jakby zadana nożem. Sączyła się z niej krew. Zaczął tracić świadomość i osunął się na podłogę. Ruszyliśmy w jego stronę. Z tyłu za nami usłyszałam głos. Nie podchodźcie do niego. Chciałam się odezwać, ale nie mogłam wydobyć głosu. Odwróciłam głowę za nami stała kobieta, której twarzy nie mogłam dostrzec. Zobaczyłam w jej ręce błyszczące ostrze noża. Jest niebezpieczne. Kobieta odłożyła nóż na mały drewniany stolik, który stał przy drzwiach. Siadajcie na podłodze tam, gdzie stoicie. Pokazała nam broń, ale nie ruszyła się z miejsca. Z pewnością nie chciała wchodzić w światło. Tam, gdzie stała, panował półmrok. Jesteśmy sami. Nikt was nie usłyszy. Potrwa jakąś godzinę, zanim się wykrwawi i umrze. Poczekamy razem na ten moment. To była ta sama kobieta, która nas mijała. Teraz to zobaczyłam wyraźnie. Będzie mi miło gościć was przez ten czas u siebie. To twój hotel? zapytałam nie myśląc o strachu. Tak. On jest moim mężem. Kimś, kogo kochałam bezgranicznie prawie 10 lat. Jest również kimś, kto zawiodł moje zaufanie i zmarnował moje życie. To dużo czy mało? Skierowała pytanie do mnie. Pytam o czas. O dziesięć lat. Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nikt nie potrafi. Połóżcie się twarzą do podłogi oboje. Kiedy wykonaliśmy polecenie, ruszyła się w drzwiach, podeszła. Możecie go uratować. Żadna śmierć nie jest przeznaczeniem. Stanęła nade mną. Widziałam jej buty, delikatny zamsz w kolorze kawowym. Dotknęła nogą mojego ramienia. Złoty łańcuszek, który miałam na szyi, wysunął się i leżał przy mojej twarzy. Żółty pan lubi odważnych. Nadepnęła na przywieszkę. Pomaga tylko takim ludziom. Jesteś odważna? Znowu dotknęła mnie swoim butem. Tak, chyba tak, odpowiedziałam. Nie masz pewności? – Zostało 45 minut. Potem każe ci zakopać ciała. Jego i twojego kochasia. – Co mamy zrobić? – uniosłam głowę, ale przycisnęła ją do podłogi zamszowym butem. – Przeżyć huragan, który za chwilę nadciągnie tylko tyle. – Spojrzałam na Miguela. Mrugnął powiekami dając mi znak, że się zgadza. – Dobrze. – skinęłam głową. – Słyszałam, jak odchodzi. – Otworzyła drzwi, podłoga poruszyła się – Frunęła w moim kierunku, pchana jakąś siłą, która wyzwoliła się z zewnątrz. O Boże! Powiedziałam coś, co wszyscy mówią w takich sytuacjach. Stanęła przy mnie i podniosła mnie do góry jak worek kartofli. Mój wzrok był na jej twarzy. Nie miała oczu. Jej włosy zaczęły wirować jak wiatrak i unosiłam się z nią do góry. Widziałam Miguela, nad którym stanął mężczyzna, który jeszcze przed chwilą był prawie martwy. Miguel. Mój głos był zniekształcony i prawie niesłyszalny. Miguel poczuł zagrożenie i przeturlał się pod stół, który stał tuż przy nim. Usłyszałam trzask, ale jakiś dziwny, jakby nieistotny. Byłam ponad ziemią, utkwiłam w powietrzu. Dziewczyna trzymała mnie za ramiona i włosy falowały w powietrzu. Czekała na ciąg dalszy. Mężczyzna podniósł stół do góry z tą samą łatwością, z jaką ona podniosła mnie. Znowu ten dziwny trzask i wrażenie, że nie mamy żadnych szans. — Połączeni — powiedziała do mnie. Mężczyzna z blizną trzymał Miguela i byli już przy nas. Nataliśmy pod sufitem. Dziewczyna uderzyła moim ciałem o ścianę. Upadła na podłogę. Stanęła na moich plecach i podniosła mi głowę do góry. Z jej oczu sączyła się czarna maś. Dotknęła mojego czoła i zrobiła na nim jakiś znak. Połączeni. Powtórzyła te słowa jak mantra i puściła moją głowę. Miguel upadł tuż obok mnie. Drzwi otworzyły się na oścież i wiatr uniósł do góry nóż, który leżał tuż przy drzwiach. Wpadł w moje ręce. Odwróciłam się i wbiłam ostrze w serce dziewczyny. Widziałam, jak unosi się i zrywa fotografie ze ścian, których wcześniej nie widziałam. Czarna maź z jej oczu i czerwona krew z serca bryzgały na ściany, zostawiając ślady na pustych miejscach. Mężczyzna rzucił Miguelem o ścianę i wpatrywał się w drzwi. Znowu usłyszałam dziwny dźwięk. Maś zaczęła znikać, podobnie jak dziewczyna. Rozpływali się. Ona i on. Zniknęła mgła. Wiatr. I wyszło słońce. Kochani, obudź się, jesteśmy na miejscu. Miguel dotykał moich włosów. Słyszałam dziwny dźwięk, którego nie byłam w stanie określić. Zatrzymaliśmy się i wynajęliśmy pokój w hotelu. Nie bałam się jego dotyków i słów, ale oboje wiedzieliśmy, że to jeszcze nie jest miłość. Był między nami jakiś dystans, być może tylko ja go tworzyłam. Nie potrafiłam rozmawiać z nim o uczuciach. Nie poruszaliśmy tego tematu, jakbyśmy uznali w przeszłości, że nie istnieje z różnych powodów. Nie chciałam otwartości, bolałoby mnie każde wyznanie i strach przed utratą tego, co mam teraz. Miałam Jego. Wspomnień już nie było. Zadzwoniła Bazylia z informacją, że ktoś w ciągu dnia włamał się do jej domu. Skradziono biżuterię, włamywacz zostawił list. Trzymając się czterech ścian, wyrzekasz się marzeń. Tamten świat trzyma mnie w ryzach, chociaż wiem, że istnieją inne. Tylko gniew zaliczam do zalet. Chodzi mi wyłącznie o to, żeby być w jakimś miejscu i do niego przynależeć. Świat to miejsce, w którym mieszczą się wszystkie niespodzianki: spełnienie, sukces, miłość, enamorada, szampan, truskawki. Nie szukaj mnie. Nie będę w pobliżu. Zastanawialiśmy się, czym są te listy i co mogą znaczyć dla kogoś, kto je pisze. Nam one w zasadzie nic nie mówiły, oprócz tego, że były. Musiał być jakiś powód. Nawet jeśli tylko wynikał z wewnętrznego układu pomiędzy tym a tamtym światem. Każdy się jakoś układa ze sobą albo próbuje zrozumieć zależności. Każdy chce wiedzieć, do kogo należą jego uczucia, potrzeby i niespełnienie, co się z tym dzieje w jego życiowej przestrzeni. Ja chciałabym wiedzieć, co się stało z życiem, które stworzyłam ze Stasiem. Tak po prostu rozmyło się? Rozmazało? Czy tylko zostało wyparte? Albo co się stało z marzeniami Miguela? Ma prawie 40 lat. Wydał jedną książkę z pewnością licząc na więcej. Czy kiedy ktoś ci mówi, jest czas na wszystko albo wszystko ma swój czas, wierzysz w to? Czas Bazylii zatrzymał się, kiedy Luna straciła wzrok. Czas Niebe zatrzymał się, kiedy przestali kochać się jej rodzice. Każdy rozpoznaje prawdę tylko do jakiegoś momentu. Potem przestaje chcieć, rozumieć i układać się z losem. Wtedy pytania co dalej nie mają sensu, bo już wiesz, że przeszłość nie miała sensu ani wpływu na to, kim się potem stajesz. Możesz walczyć, a możesz tylko dać się ponieść nieustającej fali zmian. Wtedy nie drążysz, nie pytasz, tylko płyniesz, przepływasz i czekasz na koniec, mając nadzieję na nowy początek. Jeśli istnieje tylko jakiś wymiar życia, to czym jest rozsądek? Chwytem marketingowym umysłu? Czym jest ciało, które czuje, widzi, przechadza się i kurczy za każdym bólem? Można wyliczać bez końca. Zaczęliśmy w końcu z Miguelem o tym myśleć, o rozsądku. Zrządzenia losu są pożądane, ale dla nas nadszedł ten moment, w którym mieliśmy dosyć oboje pytań o to, czy możemy żyć dalej. A jeśli tak, to czy będziemy szczęśliwi? Już wiedzieliśmy, że nie. Baliśmy się kamieni, które nie mówią. Leżą pod nogami i milczą, podobnie jak góry, ptaki i domy w skałach, które mają swoje tajemnice. Widzą czas i dopasowują się do przemijania. Znaki dają tylko ludzie. Ludzie są toksyczni jak kwiaty w ich ogrodach. Wywołują senność, wzburzenie albo jedno i drugie jak cykuta Wywołują mdłości i wymioty. Odurzają zapachem niepijących ogrodników, jak pięknie kwitnące wygonie. Ludzie z toksycznymi korzeniami uśmiercają się sami, przeszłością. Ich umysł, jak korzeń ciemiężycy, dotknięty gołymi rękami paraliżuje pamięć o pochodzeniu. Żadna z roślin nie zostawia znaków, a człowiek tak. Na palcach szczerniałych od śladów, na ustach, na języku, na sercu. Doglądanie ogrodów jest trudne. Chyba tylko za pamięci róż. Nie umarł żaden ogrodnik. Ostatnie zdanie należy do Becketta.